Po 15 dniach od rozpoczęcia nowego roku szkolnego można powiedzieć, że radomskie szkoły są dobrze przygotowane do pracy w warunkach epidemii koronawirusa. Cieszę się również, bo jestem na bieżąco w kontakcie z wieloma dyrektorami szkół, którzy również dokładają wszelkich starań, żeby ich placówki były bezpieczne. I chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować dyrektorom, ale nie tylko, bo również grona pedagogiczne i sami rodzice włączyli się w ten proces, aby dostosowywania naszych placówek, aby były one jak najbezpieczniejsze, no ale przede wszystkim też chciałbym podziękować radomskiej młodzieży i dzieciom, że uczniowie radomskich szkół stosują się do tych zasad reżimu sanitarnego. W trybie hybrydowym zajęcia prowadzą 3 szkoły podstawowe w Radomiu, publiczna szkoła podstawowa nr 6. Tu zajęcia w trybie zdalnym będą prowadzone do 18 września, w publicznej szkole podstawowej nr 20 oraz w publicznej szkole podstawowej nr 4. W tej ostatniej 4 katechetów prowadzi zajęcia zdalnie.